Orzeł Kierzyn Sobożyce, zakończyło się to spotkanie pewnym zwycięstwem Orła 6-1, z nami bramkarz drużyny gości. No i powiem tak, lider chyba okazał się dla Was zdecydowanie za mocny. Zdecydowanie. Chłopaki tutaj widać są wybiegani. Chyba dwie klasy grają powyżej od nas, po prostu niby w tej samej lidze, ale poziomem naprawdę prezentują się fajnie. Był taki moment w tym spotkaniu, kilka takich momentów w tym spotkaniu, chociażby początek meczu był dosyć wyrównany, potem jeszcze w drugiej połowie strzeliliście bramkę, więc to nie było tak, że byliście bez szans, po prostu źle jakby rozegraliście te fragmenty, w których graliście dobrze. Tak, jasne, że tak. Początek meczu w 30 minucie tracimy bramkę dopiero. No chyba brakło nam już sił po prostu, bo broniliśmy się jak tylko mogliśmy i... No co zrobić, no poszła jedna bramka, później druga, bo 4 do przerwy i w drugiej połowie tak samo jak u nas w pierwszym meczu z Kiedrzynem, też strzeliliśmy bramkę, mieliśmy rzut karny, a potem poleciało znowu kolejne dwie bramki i 6-1 w plecy. No. Dla bramkarza takie mecze na pewno są trudne, prawda, że musisz tutaj wyciągać tyle razy piłkę z siatki, mimo że w tych sytuacjach no, byłeś bez szans, prawda, bo to były piękne gole, które strzelał Orzeł. Tak, zwłaszcza pierwsze dwie bramki były naprawdę ładnej urody, ale... No to jest szansa do pokazania się przed szerszą publicznością, no ale nie wyszło dzisiaj, kolejny mecz w plecy przegrywamy i jest coraz gorzej nasza sytuacja w tabeli. A w szatni co sobie powiedzieliście przed tym meczem? No bo wiadomo, gracie z liderem tabeli, więc co wam trener powiedział przed takim trudnym spotkaniem? Przed takim trudnym meczem kazał nam po prostu bronić się, jak tylko będziemy mogli tak długo się bronić. Naszym celem jest teraz wygranie tego meczu za tydzień z Szarlejką, bo to jest dla nas podstawa, trzeba go koniecznie wygrać, a no dzisiejszy mecz to jak pan sam widział, no. Klasa wyżej, brawo dla chłopaków z Kiedrzyna. Poruszając jeszcze wątek tego spotkania, była taka sytuacja, w której ucierpiałeś pod koniec drugiej połowy. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat, bo tam trochę leżałeś na boisku. No nie, zderzyłem się z tym właśnie zawodnikiem z numerem 77. Tam był rzut rożny, rzucił chłopak piłkę, wyszedłem i piłkę odbiłem, ale jeszcze się zderzyłem przy okazji z nim, także więc. Ale to była złośliwość czy po prostu przypadek? Nie, czysty przypadek. Nie mam nic tutaj do kolegi. Sytuacja w tabeli jest jaka jest wasza, jesteście na przedostatnim miejscu, są jeszcze dwie kolejki do końca, no nie pozostaje nic innego jak powalczyć o te punkty, żeby polepszyć waszą sytuację przed zimą. No tak, zwłaszcza ten mecz z juniorem Szarlejką, trener dzisiaj założył, żebyśmy zdobyli 11 punktów, czyli 4 punkty w dwóch meczach, no teraz jak wygramy z Szarlejką, podziałamy Ostrowy, z którymi wygraliśmy 7-2 u siebie, no ale może być tam ciężko, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, to jest pewne. Nastroje w waszej drużynie są dobre, no skoro takie wyniki są, jakie są, no to jak to się przekłada na nastrój w szatni? Nie, no w szatni nie ma co narzekać, na razie nie ma żadnej paniki, bo wiemy, że jeszcze możemy grać w tej grupie spadkowej i tam musimy walczyć, bo dwie drużyny spadają, dwie zostają i jeśli wtedy przegramy te mecze, to wtedy będzie chyba naprawdę źle, a na razie jest okej. Okay. Jakiś czas temu brałeś udział w takiej sytuacji, w której sam wymierzyłeś sprawiedliwość na boisku swojemu rywalowi, to może przybliżyłbyś się, o co chodziło, jaka jest twoja wersja wydarzeń? To znaczy, to nie było chyba rywala, to było chyba o sędziego tam, nie, już tylko nie pamiętam, też było w Kresicach jak grałem. No i tam gdzieś graliśmy z Kłomnicami bodajże ostatnią kolejkę i tam, no, jak to jest w emocjach, Krasice słyną z walki, z charakteru i poniosła mnie fantazja chyba i uderzyłem tam sędziego, nie? Przez to byłem zawieszony praktycznie dożywotnio, no i tutaj szacunek dla chłopaków w Soborzyc, bo dzięki nim w sumie gram w piłkę i póki co jestem pół roku w Soborzycach, po tej rundzie mogę wrócić do Krasic, ale... Muszę się nad tym głęboko zastanowić, bo chciałbym dograć ten sezon do końca i wtedy pomyśleć dopiero. Sędziowie, jak cię traktują w takiej sytuacji przed każdym kolejnym meczem? Patrzą na ciebie spod byka, może się ciebie boją? Jak to wygląda? Nie mam pojęcia, ale no nie wiem, no teraz jest już w miarę spoko. No. Tam z panem Pawłem Kubanem śmieję się teraz często z tej sytuacji, no, ale jest okej. Kontrolujesz nerwy, rozumiem, teraz. Tak, jak najbardziej. Już teraz zależy mi tylko na grze. Już drugi raz bym nie popełnił tego błędu. No. Jest okej teraz. Okej, dzięki. Dzięki wielkie.